Państwa witam na pierwszym forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Zawierzyńskiego. Celem dzisiejszego naszego spotkania jest praktycznie rozwinięcie współpracy na zasadach przede wszystkim partnerstwa. Chciałbym ustawa o działalności pożytku publicznego, wolontariacie podaje kilka form współpracy. Ja powiem tych może najistotniejszych, najważniejszych tej stronie tak zwanej współpracy finansowej, o której do tej pory praktycznie nie rozmawialiśmy, ale tworzą się możliwości takie, w tym roku zaczynamy, aby tą współpracę finansową Państwa przedsięwzięcia w planie wspierać. No i program polega na naszą standardację, który Pan Starosta objaśnia, wspominał szerzej, zresztą dwa konkursy, dokumentacje, właściwie regulaminy konkursów macie Państwo załączone. Ja tylko wspomnę, że ten konkurs jest po 16 tysięcy złotych, wymagany wkład własny finansowy 15%. No i termin składania w sumie jest krótki, ale my jako Centrum Inicjatyw Lokalnych jesteśmy w stanie Państwu pomóc, jeśli takie Państwo, takie pomocy Państwo oczekują. Organizacje pozarządowe funkcjonują, tak jak mówię, w zasadzie rzeczywistości. No i co by nie mówić, dzisiejsza rzeczywistość, czasy kapitalizmu, to jest konstantny proces globalizacji. Następuje koncentracja kapitału, koncentracja władzy. Jeśli zwrócimy uwagę na sferę biznesu, możemy zwrócić uwagę na korporacje, które kumulują zasoby i środki, no i dają mniejsze szanse małym firmom. Podobnie jest na przykład organizacji. Mamy ogromne organizacje, nawet w Polsce, u Fundacji Europejskiej Środowiskowej Pomocy, wszyscy znają Polska Akcja Humanitarna, Caritas. Są to organizacje, które dysponują milionami złotych. I mnóstwo organizacji bardzo małych, takich, które łączą dochód, powiedzmy, nie przekracza 10 tysięcy złotych rocznie. Są to ogromne dysproporcje, podobne jak w świecie biznesu. Celem naszym jako organizacji pozarządowej jest właśnie zaspokajanie potrzeb, dążeń i oczekiwań, które nam przedstawiają mieszkańcy naszej społeczności lokalnej, czyli organizacja pozarządowa nie powinna gdzieś, nie wiem, poszukiwać możliwości w innych miastach, w innych miejscowościach, ale powinna działać dla mieszkańców danego terenu. Powinna być taką przygą na miarę. W 2006 roku wcześniej nasza wieś przystąpiła do śląskiego programu odnowy wsi. Tam przeszliśmy szereg szkoleń, odbyliśmy taką sesję ujazdową po województwie opolskim, żeby tam podejrzeć, jak wsie opolskie się organizują. I stąd zrodził się pomysł założenia stowarzyszenia. Ponieważ współczesna wieś musi mieć zorganizowane przywództwo. I takim przywództwem ma być właśnie stowarzyszenie.